To będzie łatwiejsze. Elegancko. Teraz tylko... Okej, chyba dojechałem. Dobrze, nie będzie źle. Wystarczy już? Czy chcesz pojechać jeszcze raz? Nie, mój przyjacielu. Mam już dość. Wystarczy. Ćwiczenie całkiem przyjemne. Zmordować konia przed prawdziwą gonitwą. Dokąd teraz? Teraz no poćwiczmy ten trening walki. Mógłbym sobie odpuścić, ale... Czemu nie? Doskonale. To będzie walka piesza. Jeden na jednego. Każdy tutaj ćwiczy inny styl. Na przykład Rainfarn walczy halabardą. Chodź ze mną. Ciekawe, czy będę mógł znaków będziesz używać. Będziesz walczył w drużynie z innymi rycerzami. Takie starcie symuluje prawdziwą walkę podczas bitwy. Na koniec stoczysz pojedynek, który zadecyduje o twoim miejscu na podium. Zawsze najbardziej lubiłem pojedynki, ale teraz mogę myśleć tylko o Vivienne. W sumie to dobrze się składa, że mnie zastąpisz. Czuję, że nie mógłbym się skoncentrować. No tak. Oczywiście nie traktujemy tego jako sposób na jego ucieczkę z walki. Na pewno jest dzielny rycerz i umiejętności posiada nie liche. Aha. I po prostu faktycznie zakochał się biedaczek i skupić się nie może. To jest jak najbardziej zrozumiałe. Tym bardziej, że mi jako Wiedźminowi łatwiej będzie wyczuć, jakim schorzeniem biedaczka Vivienne tutaj nam się zaprezentuje. Stań na środku pola ćwiczebnego. Któryś z rycerzy cię wyzwie. Mniej gadania, więcej walki. Hej, hola, hola! Na honor! Pozwól, panie, że to ja skrzyżuję z tobą miecze. Jaki to ma sens? Dalej! Bez miecza! Uż ty młodszy. Nie można używać znaków, to mi się podoba. Gadaj, tylko walcz. Okej. No to na miecze daliśmy radę. Chcesz jeszcze trochę poćwiczyć walkę? Nie, przyjacielu, odrobina ćwiczeń nie zaszkodzi, ale... Na razie wystarczy. Może potem wrócimy do tych ćwiczeń. Postępuj rozważnie. Okej. Ćwiczenia zaliczone, jak na mój gust, całkiem sprawnie. Może najwyższa pora porozmawiać z Gilem. Powalczysz jeszcze? Wystarczy mi. Wybacz szczerość, ale najprostsze wiedźmińskie zlecenie wymaga dużo więcej umiejętności niż taka walka. Idź teraz do namiotu rejestracyjnego. Honor honorem, chwała chwałą, ale w papierach wszystko musi się zgadzać. W porządku. Ja to bym zdobył czerwony mutagen, bo on mnie interesuje. Teraz co prawda mam mrożenie ardem, co rzeczą jest niezwykle przyjemną, ale wolałbym mieć jednak bardziej zaawansowane umiejętności, które spowodują, że będę więcej obrażeń zadawał. Tak sobie myślę. Znakami w sensie. Tu można by się ogolić, ale nie podoba mi się to, co mam na głowie i to, co mam na brodzie, więc... 38. Bałem się, żeby musiał biec 300 metrów do tego miasta, ale nie. Zarejestrujemy się tutaj. Witaj. Chcę się zgłosić do turnieju. Naturalnie. Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że możesz wystąpić jako Geralt z Rivii. A to niespodzianka. Lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? No nie wygłupiajcie się. No jestem ciekaw. Ravix z Czteroroga?
Jak się do tego dokopałeś? Tutaj, w Toussaint, traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem Ravix z Czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji 15 urodzin królewny Pawetty, córki królowej Kalante z Cintry. Zgadza się. Nie zapomniałem o tym zupełnie. No, zobaczmy tutaj. Ciekaw jestem, czego się dowiedziałeś o Geralcie z Rivii. W roku 1267 niejaki Geralt, członek cechu wiedźmińskiego, został pasowany na rycerza przez królową Mewę i mianowany Geraltem z Rivii. Była to nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że waszmość wie, o jaką bitwę chodzi. To były czasy. We dwóch z Kahirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilfgaardzkiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. Wystąpię jako Ravix, bo nie ma sensu. Wszyscy mnie znają jako Geralta. Przecież do licha ciężkiego może nie warto informować całego świata, że oto Wiedźmin startuje w turnieju rycerskim. Nieprawdaż? Niech będzie, wielmożny Ravix. Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. Jestem Wiedźminem. Wiedźmini nigdy nie walczą, używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. W takim razie dziękuję. Czy ktoś już cię instruował na temat wyzwań turniejowych, nagród i składania przysięgi? Jeśli nie, niechaj mi będzie wolno opowiedzieć ci o wszystkim. Oj, Boże drogi, też to już za dużo informacji. Mówiłeś coś na temat przysięgania? Zgodnie z naszym obyczajem, rycerze wybierają sobie treść przysięgi, która będzie ich wiązała na czas całego turnieju. Ślubują na coś, co reprezentuje ważną dla nich cnotę. No cóż, cnoty niekoniecznie są dla mnie ważne. Podbiłem nie jedno, uzdaje się, w przygodach swoich, więc idźmy dalej. Nie ukrywam. Kwestia nagród bardzo mnie ciekawi. Za każdą wygraną konkurencję zwycięzca otrzymuje trofeum. Laureat wszystkich konkurencji stanie do ostatecznej walki o chwałę i najwyższą nagrodę tegorocznego turnieju. A ten, kto pokona zeszłorocznego czempiona, dostanie nagrodę główną. W tym roku jest to miecz, który zostanie wykuty specjalnie dla zwycięzcy przez samego Corneliusa z Asengardu, słynnego mistrza płatnerskiego. No to jaśnie jest dobra informacja. Sprowadziła go aż z Nazairu. To jest dobra rzecz. Warto by było wygrać. Nie wspominał o konkurencjach, ale chciałbym mieć jasność. Jakże chwalebny pęd do wiedzy. Są trzy konkurencje. Strzelnica, gdzie zmierzysz się z przeciwnikiem. Potem jazda konna na czas. Celne strzały do tarcz i trafienia w manekiny sprawią, że zostanie ci doliczony dodatkowy czas na ukończenie gonitwy. Na końcu walka drużynowa na arenie i wreszcie ostateczny pojedynek z zeszłorocznym czempionem. Wyniki każdej konkurencji będą na bieżąco podawane na tablicy przed moim namiotem, więc zawsze można sprawdzić, kto w danej chwili prowadzi. Wygodne. No to fantastycznie. Chociaż przypuszczam, że ten herb będę mógł zabrać do swojej nowej siedziby i nie jestem pewien, czy herb Ravixa z Czworobrzegu czy Czwororogu jest akurat najciekawszą rzeczą, ale tak jak słowo się rzekło. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów.
Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie, na co chcesz przysiąc? Na podwiązkę jaśnie oświeconej, na miłość mej pani, to dobry byłby wybór. Więc tak. Przysięgam na miłość mojej pani Yennefer z Wengerbergu, że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. Z mojej strony to już wszystko. Za wstawiennictwem Guillauma dostajesz zbroję turniejową. Błyszcząco. Zostanie ci także udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia! No to fantastycznie. O, rany boskie, jak rany boskie. No i wygląda na średnią zbroję, nawet nie najgorsze. Pieśnie rycerskiego serca. Dobrze, no sprawdźmy, co to właściwie za ekwipunek to się nam trafił. Ciężka zbroja, odporność na wrażenia buchowe. Warto by było zainwestować w takim układzie. Oj, Boże, to za każdym razem jak alchemię włączam, to mi się tutaj... Warto by było zainwestować punkt w nowy pancerz, bo to... Szkoły niedźwiedzia. Maksymalna żywotność i od obrażeń do silnych ciosów, ale chyba nie. Poradzę sobie bez tego. O Boże, jak ciężko, jak trzeba biegać z tym. Oj, wybacz, chłopcze, wybacz, nie chciałem cię pobijać moimi kolcami tam i tutaj. O, wybacz, Heroldzie. O kurde, robić pompki i zbroi to nie jest prosta sprawa. Kto będzie moim rywalem na tej strzelnicy? Herald, a niech mnie! Postanowiłeś zostać błędnym rycerzem? Żarty na bok, ja tu pracuję. Też bierzesz udział w turnieju? Ba, będę się mierzył na kusze z Reinfarnem Zatre. Widziałem go przed chwilą. Strasznie jest zajęty. Faszeruje sobie do Kalfistechem, jakoby dla polepszenia koncentracji. To chyba sprzeczne z zasadami. A kto Nilfgaardczykowi zabroni? Posłuchaj, Geralt. Mam dla ciebie informację. Twój pojedynek strzelniczy wypada o takiej porze, że będziesz miał słońce w oczy. Nie robi mi to specjalnej różnicy. Ale przyjemności pewnie też nie sprawia. I tak musimy czekać, więc zagraj ze mną w gwinta. Wygrasz, to się z tobą zamienię. Jestem południowcem, słońce mi nie wadzi. No dobrze, no zagrajmy w tego gwinta. Graj jak ze mnie słaby. Dawno nie grałem kart, nie mam, bo to nie wzbudzało mojego zainteresowania, ale nie zaszkodzi raz zagrać dla zabawy. No, mam, zdaje się, karty dobrane. Jak najbardziej. Co ten król daje? Niech ja sobie... Aha, znajdź kartę Gęsta Mgła w swojej talii, natychmiast ją zagraj. Mamy tutaj. Przeciwnik zdarzył coś tam. Użył zdolności specjalnej. Wartość strzeleckich 1. To weźmiemy sobie, tylko to w każdej chwili można zagrać. Co my tu mamy? Więc tej mgły usuwa, odrzuca karty. Piechota jakaś tutaj. Może ta oblężnicza, jakby to teraz... No dobrze, mamy dwie tutaj te jednostki oblężnicze, niech tam będzie. Chyba możemy tak jechać, nie? Bo tak, druga też jest tutaj, więc zobaczymy, co się będzie działo. Okej, bardzo dobrze. Zagrywa mi
sztucznikami, bo to Skojatel, to czemu by nie? To robi? To wszystkich kart w rzędzie włączając siebie, a to nawet to źle ją zrozumiałem, tą kartę. Dobra, skoro on jest tak łucznikami zainteresowany, no to ja też łuczniczkę wystawię. Mocniejsza z niej dziewczyna, a ten co tutaj potrafi? Pożoga. O, rany boskie. Pożoga. Co to jest za karta? Bo to, że też zawsze musi jebnąć tam, gdzie najbardziej boli. No tak. No to mnie nieładnie pozbawili karty. No ale mam tutaj... Zobaczmy jeszcze, co ten jegomość potrafi. Naszą kartę tej samej nazwy podwaja siłę obu kart. No tak. Wystawmy Detmolda. Jak się poruszy nasz przeciwnik? Kurczę, może zamienić dowolnym chyba, może... karta może zostać umieszczona w rzędzie jednostek bliskiego starcia bądź dalekiego zasięgu, ale już raz ustawionej nie można usunąć. Oj, niedobrze. Co my tu mamy? Od razu... tak, to nosi złotą zbroję. Szpieg dostaje się do obozu twojego przeciwnika i zwiększa jego ogólną liczbę punktów. W zamian możesz wyciągnąć dwie dodatkowe karty. Zagrajmy to. To oczywiście zwiększy jego moc, ale... Ja dostanę karty dodatkowe. Co to robi? Okej, okay. Z werbunku. Dawać umieszczona obok kartę tej samej nazwie, podwaja siłę obu kart. No takie rzeczy. No wydał sporo kart, nieprawdaż? No to może właściwie wystarczy. Co, bo i tak raczej 19 punktów nie uzbieram. A mamy więcej teraz. Zobaczymy, jak się potoczy druga runda. Jemu zostało 5 kart, mi zostało 9. No tak zagrałem strategicznie, wydaje mi się. Spasował przeciwnik, zatem... No, skoro spasował, co to oznacza, że ja tutaj zwycięzcą zostanę? Ten, co tutaj daje, to... No wystawmy to dziewczę. I zobaczymy, co się dalej będzie działo. No i co, jak ja też spasuję? Wygrałem, okej. Te zasady gdzieś mi umykają, zwłaszcza. Dzięki zdolności tej coś tam dobrałem. Mój ruch, o, fantastycznie się złożyło. Bo to są jednostki, które są przyjazne sobie. I one będą powiększać swoje możliwości. Oż ty, Siri. Ogieło? Toż to mi się nie uda tego, to Boże, wystawił potwora. Ach, nic tu chyba nie wygram teraz, co? Chyba, że... Te strzeleckie jednostki... Ale jesteśmy na dobrej drodze, nieprawdaż? No kurczę, felek pieczone! Co to za masakra? Ale możemy zrobić... Gęstą mgłę. Co? Pozostawi sytuację? Mamy mu 3 karty zostały. 6 i 6. No tu mi wiele nie da, to... Możemy wystawić katapulty... Czy te, no ale to już teraz, to po ptakach, przy takich słabych kartach. O, rany boskie. Już 25 siły. Niech się rusza ten przeciwnik. No i zamroziła mnie wszystkich. Ale, to bonusy usunęło, tak? Co my tu mamy? Tak, siła wszystkich jednostek walczących zwarcie przyjmuje wartość 1. Właściwie... Ale tej nie! Czy ona jest odporna? Nie działają żadne karty, umiejętności. No. Panie, jak tu wygrać z dziadem, jak on dysponuje takimi możliwościami? No.
Tutaj też, bo co to ja mogę? Plus jeden mieć. Ach, szlak mnie trafił. Co robi? Ruch ataku? Takie mocne karty powoduje, że co? O jeden z większości wszystkich kart w rzędzie. Co ja mogę, no? Nic nie mogę, panie kochany, no nic. Trudno, żeby się to poczuło inaczej, jak ja mam podstawowe karty, nieprawdaż? Prawie mi przykro, że cię ograłem. Ale czas szybko minął. Zaraz powinna przybyć panna Vivienne. Ty strzelasz pierwszy. No, strzelę sobie, strzelę. Zobaczymy, czy faktycznie pod słońce. Bądźcie pozdrowieni, rycerze. W tym roku przypadł mi zaszczytny obowiązek patronowania turniejowi. Walczcie godnie, abym mogła któregoś z was uhonorować najwyższą nagrodą. Złożyliście wasze przysięgi. Przygotowaliście ciało i ducha. Nadszedł więc czas, by stanąć w szranki. No, zobaczymy. Trzymaj kciuki, rycerzu. No, pani żadnego skrzeku z siebie nie wydała? Wydaje się, że wszystko. Akerspark, to książę prosto z Met. Brat mości cesarza i pierwszej wody śmiałek. Za cel obierze tylko niebieskie tarcze. Przeciwko niemu nowy, szerzej nieznany pan. To Ravix z Czteroroga. Niech się pokłoni nam. Jego celem będą tylko czerwone tarcze. Niech zwycięży najlepszy. O Jezu, panie. No, zobaczymy, jak to słońce pod oczy będzie świecić. Raz, dwa, trzy. Tak się przyjrzałem, żeby wiedzieć. Dobrze będzie. No chyba byłem lepszym strzelcem, chociaż ta kusza mi się chowała i wychodziła. Słońce nie było wielkim problemem. Czteroroga, wygrana już jest jego! Oko wytężał dzielnie i wreszcie dopiął swego! A jak? Nowa kusza, no kurcze pieczone. Z herbem Ravixa z Czwororogu. Oto nagroda. Kusza zdobna w twój znak herbowy. Gratuluję. Dzięki, pani. Warto te zadania robić, bo i lepszy... lepszy ekwipunek zdobędę. No właśnie, medalion drży. Możesz mi powiedzieć coś na temat pozostałych nagród? Nie mogę poświęcać ci więcej czasu niż innym uczestnikom. Mam tu obowiązki. Wybacz. Wyczuwam bardzo silne drżenie medalionu. A to może oznaczać tylko jedno. Magię. Używam perfum wykonanych przez czarodziejkę. To pewnie dlatego. No ba. Przegrać z takim przeciwnikiem to jak wygrać. Przyjmij i moje gratulacje. Dziękuję. Nie wiedziałem w pierwszej chwili, czy mnie chwali, czy mnie obraża. Ale chwalił najwyraźniej. Dobra robota. Ja tymczasem dowiedziałem się, który namiot należy do Vivienne. Może znajdziesz w nim jakiś ślad. Miałeś rację, że Vivienne jest w jakiś sposób zaklęta. Wyczułem to,
gdy otwierała turniej. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Chodźmy. Tak. Pójdziemy teraz. Dobrze. Rozejrzyj się w środku. A jak ktoś będzie nadchodził, zahukam jak sowa. Zahuka jak sowa. Pazury. Wyraźne ślady pazurów. Cokolwiek je zostawiło. Miało spore rozmiary. Oczy twoje jak gołębice. Jak wstążeczka purpury, wargi twe. Wyraźne ślady pazurów. Cokolwiek je zostawiło. Miało spore rozmiary. To już wiemy. Słoiczek maści maskujący. Bardzo silne działanie magiczne. No cóż, wydaje mi się, że no tak, wiele się dowiemy za chwilę. Może to jest jakaś szkarada, co się maskuje na piękno. Oj, Gilem nie będzie zachwycony. Interesująco nam się zapowiada historia. Ubrania są wyłącznie ciemnozielone i złote. Widać nie tylko je na obsesję kolorów. Sole naezańskie. Można z nich robić okłady. Może tylko brzydota. Szybko. Cholera, tam jeszcze coś było do znalezienia, ale nie udało mi się wszystkiego odkryć. Potem pogadamy. Musimy teraz wracać na turniej. Już czas na drugą konkurencję. Panowie, czego szukacie w namiocie damy? Natchnienia? Poszli mi stąd! Muszę przyznać, że te suknie to bardzo są urocze. Które noszą damy i też wieśniaczki. Zobaczymy, co mnie... O, jazda konna.